może tego tak bardzo się nie odczuwa, ale tam na plaży dzisiaj naprawdę solidnie wieje. To 50 na godzinę. Jutro rano ma być o niebo lepiej dosłownie, bo prawie wcale wiatru nie wieje. Do 14 na godzinę to praktycznie nieodczuwalna sprawa. Będziemy z rana szli na wyprawę poszukiwawczą. Myślę, że jeszcze dzisiaj się wybiorę, mimo że jest niedziela, tych ludzi jest tak mało na plaży, nie będę nikomu przeszkadzał. Także zjem obiad, biorę maszynę i lecę. O, mam dla Was też ciekawostkę pewną. A mianowicie browar. Irish Black Irlandzkie. Powiem Wam, ja tego browara nie widziałem nigdzie indziej w kraju, oprócz tutaj wybrzeża. Być może jest to też gdzieś związane z jakimś kołobrzegiem. Ja zaraz popatrzę tutaj. Mini browar Koszalin. Minibrowarkoszalin.pl. Mogę przywieźć dwie butelki dla pierwszych, którzy się odezwą w komentarzu. Ale oczywiście z miejscowości, w której mieszkam, nie żebym tam kurde browara wysyłał gdzieś na Mazowsze. Jestem, jest godzina 15:05. Zapierniczam na plażę, bo tak jak mówiłem, pogoda nie sprzyja. Znaczy no fajnie, jest sympatycznie, ale na pewno nie do plażingu, jakiegoś tam leżingu i korzystania z promieni słonecznych, których dzisiaj brak. Co chwilę mam jakąś przygodę, ludzie mnie zagadują. Co ja znajduję? Mówię, 2 kilo złota dzisiaj znalazłem. No właśnie. No ale po chwili oczywiście lekki grymas bólu i potwierdzenie, że to było tylko 6 zł z rana. Ale tutaj jeden pan powiedział, że niech pan za moją żoną chodzi, bo moja żona wiecznie coś gubi. Mówię, spróbuję te ścieżki znaleźć, może się uda. Jeszcze do sklepu, bo będę chciał zakupić ten sodę. Mam kuźwa z gagę niesamowitą. Także sklep, soda, łyczek sody na zgagę i strzała na plażę. Na kurde spacerowiczów jest mnóstwo. Ale kurde słabo nie chodzi. Tak jest 6. Wydaje mi się, że lepiej się tam. Kurczę, tak głęboko jest sygnał. Tak głęboko, że piątka. Hi. Nareszcie, Boże, 1,5 godziny łażenia. W tej dziurze coś jeszcze jest. Złotówa, ale jeszcze szukam. Cholera, ta kamera to jest... Dwójka. To mamy kuźwa 5, 2 i złotóweczka. 8 zeta z jednego dołka. Coś tam jeszcze jest. To mi depozyt się trafił, 20 groszy. 8,20.
coś tu jeszcze jest. Ja w to nie wierzę normalnie. Kurde. Groszóweczka. Groszóweczka. A więc 8:21. Jeszcze sprawdzimy. Patrzcie na to. 50, czyli mamy już praktycznie dychę z dołka. Okej. Okay. Cały czas coś jest. Ja już 12 zł wykopałem z tego dołka. To już chyba koniec, co? Już tu chyba nic nie będzie. Ale dobra, wygrywasz łapę. Nie uwierzycie, ja już jestem przy tym dołku dobre 10 minut, jak nie więcej, 15. Wciąż tu coś kuźwa jest. Patrzcie, piątal, nie wierzę w to normalnie. Już chyba z dwie dychy mam. Ale patrzcie, jak głęboko to znalazłem. Przecież to jest dobre 35 cm. Nie sądziłem, że aż taki depozyt na 20 zł w jednym miejscu. Powiem wam, gdzieś tu fajny sygnał jest. Sreberko. O god. Czy to jest ta z biżuterii? Taka jedna z takich nawleczek. Nie wiem, zobaczymy to. Ale beta. Ale beta. Już powrót. Godzina 19. Od 15 do 19. 4 godziny. 8 godzin dzisiaj miałem spaceru. Ale zawieszka, nie wiem, czy to jest aparta, czy nie. Nie wiem, nie pamiętam, jak się nazywa dokładnie ta biżuteria. No, 100 chyba jak nic warta taki pojedynczy element. No do tego, kurde, około 30 zł. Rano 7. Kurde. Pierwszy dzień praktycznie dzisiaj jestem. Czy żeby to wyglądało na pobicie mojego rekordu własnego? 6 dych przywiozłem po tygodniu poszukiwań ostatnim razem w czerwcu, plus tam jakiś srebrny łańcuszek tam był jeszcze. No, będę musiał sprawdzić, ile kosztuje taka zawieszka na taką, bo to chyba jest element bransoletki, jeśli się nie mylę. Wracam, pora na kolację i zasłużony odpoczynek. O 5 trzeba wstać, bo wykopaliska czekają. Kolejny dzień. Poranek. Gdzieś tam widać, gdzie to jest. Jakieś słoneczne prześwity, ale tylko delikatnie. Może dosyć spokojne, nie wieje. Uspokoił się ten wiatr. Tam w oddali Latarnia w koło brzegu. Widać, jak cyka co jakiś czas. Mimo że wiatru nie ma, to jednak te fale są. Myślałem, że może będzie spokojniejsze, ale to... No i cóż, ze Szwecji, nie? No, także do pierwszego spotkanka przy dołeczku. Coś tu mam. Pierwszy fant dzisiejszego dnia.
pointer. Tyskie. Coś mi się tu, kurde, przytrafiło. Gdzie to, kurde, jest? To jest, kurwa, właśnie dwójeczka. Wkurzające jest to, że trzeba trzymać ten cholerny telefon. Ktoś tam jest. Gdzie? Zawleczka, kurde, z puszki. Jasny wind. A ty gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Tam, gdzie kopałem? Myślisz, że robaka jakiegoś wykopałem? Może, ale wieje. Patrzcie na to. Słońce wyszło. Ja jestem w szoku, bo... Znaczy w szoku w zasadzie? Nie, może nie w szoku, bo... Dzisiaj jeszcze pochmurno, ale jutro i pojutrze ma być cudownie, więc nic, tylko korzystać. Ja to mam szczęście, bo może wyjechać, na masakrę. Cieszy mnie, słońce zawsze cieszy. Zobaczcie, jaka banda. Nie mówię o ludziach, tylko tutaj o tych... pticach. Ale banda. Myślą, że są ludzie, to będzie żarcie, nie? Hej, moi drodzy. Właśnie wracam z plaży. Słońce zaczęło świecić. Ja o 5:30 byłem na plaży. Jest godzina 9:30. 4 godzinki. Standardowo. Połaziłem, wiele nie wpadło, kilka takich pierdółek, jakieś spinki do włosów. Chyba 2,80, patrzcie na tego molocha. Właśnie trwają roboty. Jak to tutaj wszystko powstanie, to będzie mnóstwo atrakcji na plaży. A co się z tym wiąże? A co się z tym wiąże? Kupa zebranych fantów. Pozdrawiam. Spacer na plażę. W asyście Edka. No, pomachaj. Ładnie. Zajebiście. Mamy, Tereski i babci. Dzień dobry. Babcia, pomachaj to. Babcia, pomachaj. No, bardzo ładnie zajebiście. No i widzicie, taki spacer. Idziemy na plażę, a nie, ty na plażę powinieneś zrobić, a nie tu. Ale to na promenadzie też trzeba. O, a tam zajebista ośmiornica. Ciszej tam. Zajebista ośmiornica kąpiąca się w wanience. O. Zobaczcie, jak to wygląda po zachodzie słońca. Sobie gościu popyla.
Fajnie. Hejka. Witam was wszystkich. Wtorek. Poranek. A w zasadzie 5 rano. Zobaczcie, jak tu pięknie. Takie coś. Wschód słońca już widać. Co ciekawe, przez ostatnie dni były chmury o poranku i nie było tego słońca, tego wschodu widać. Natomiast teraz, dzisiaj to wygląda całkiem inaczej. Zapowiada się piękny dzień. No, jestem właśnie na plaży. Morze. Zobaczcie, jaki spokój. Zobaczcie, jaki spokój. Tam wschód słońca. Jeszcze przed nami wschód słońca. Jeszcze około 40 minut. Tylko wybrałem się, wyszedłem z domu około 10 po 5. No bo jednak 20 minut, około 20, 15, 20 minut. Moim krokiem 15 minut trzeba iść na te czwarte zejście, bo jesteśmy bardzo blisko Ustronia Morskiego. Ale już można kopać. No coś pięknego tam jest. Kurczę, no wszystko jest... A, no już wam robię fotkę. Spójrzcie na to. Do wschodu słońca jeszcze pół godziny, może nawet więcej. Ale już robi wrażenie. No coś wspaniałego. Koloryt. Cudowny. No i nie przeszedłem 10 kroków. Jest sygnał. No, łap tą ostrość. Kuźwa, no. Proszę bardzo, dwójeczka. Nie wiem, czemu ta ostrość tak słabo łapana. Może o tej porze. Niestety wygląda na to, że 2 miesiące, 3 miesiące zrobiły swoje i słońce już nie będzie wstawało znad morza, znad samej wody. Tylko jak widzicie, gdzieś tam chyba za linią, ale lądową. Oczywiście. Ich tu wszędzie pełno, troszkę ludzi już spaceruje. No, jasno się zrobiło. Ja przyszedłem tutaj, to było jeszcze delikatnie ciemno, ale to tak szybko postępowało, że nie minęło pół godziny i już mamy, co mamy. A ty co tak cicho tutaj siedzisz? Tak zwane posiedzenie. Niebo wygląda tak. Jest i księżyc. Ale mam tu fajny sygnał. Rokujący, że tak powiem. O! Wow! Patrzcie, jest srebro dzisiaj. Drobne, bo drobne, ale jest. Najprawdopodobniej, mam nadzieję. Sprawdzi się to w domku. Jakiś kolczyk. Tu kurczę, chyba młody T-Rex był. Patrzcie. Patrzcie. Kurczę. Normalnie. Prehistoria live. W tym dołku jest coś, co bije bardzo wysoko. Jeszcze nie wiem, co to jest. Odkryłem tylko to stopą. Ale bije bardzo wysoko. 84, od 74 do 83 nawet mniej więcej. I to się nie zmienia jakoś specjalnie dynamicznie, więc to nie będzie kapsel. To bije wysoko, więc to może być srebro. Wiecie, co to było? Płomienne nadzieje. Ja myślałem, że chociaż piątka. Jakaś albo co, a tu zmiażdżona puszcza.
No, czułem to. Dwójka. Huhu, a który rok? 2007. Pozdrawiamy nastolatków. Nie wiem, co tu jest, coś tu jest. Będę chciał to wykopać na żywo. Zawsze tak jest, kuźwa, zawsze tak jest. Patrzcie, kolejna dwójka, jak miło. O kurde, leżała tutaj, chyba nikt nie zbierał w tym miejscu. Z pewnością. Przed momentem rozmawiałem z facetem, był z żoną, myślał, że szuka mnie wybuchów. Dobry gość. Mówię, nie, no tak miłego dnia, wszystko wspaniale, nie? Ale tu jest kolejny dołeczek. Dwa ziko kolejne. Przy takim oto, nie wiem, to sklepik jakiś czy coś. Ej. Kurczę, tu chyba grubo będzie, bo jest kilka sygnałów, mam wrażenie. Tu idź się, tak? Mam 50 groszy do kabzy, ale jeszcze coś tu mamy, chyba, albo mi się wydaje. No niestety. Tutaj jest taka sytuacja, że widzicie ten budyneczek, przy którym znalazłem te dwa złote, nie? Jestem dosyć daleko od bazy, ja wiem, kilka kilometrów na pewno. Bo tu już mamy ustronie morskie i tam widzicie ten kompleks. I do niego zmierzam, mam jeszcze jakieś 200 metrów może. Kurczę, tutaj na tym wykrywaczu szybko czas zapiernicza. Wyszedłem o 5 rano, a jest godzina w 8:30. Szybko. Ale fanty zacne dzisiaj, nie ma co. Do następnego. Dzisiaj jest tak spokojne morze, słońce już nawala. Dzisiaj normalnie plażing będzie, bo na śniadanko trzeba iść. Godzina 9:00. Ludzi na plaży trochę jest. Spacerowicze, fantastyczne, zobaczcie na wodę. Kryształ. Aż żałuję, że nie mam ze sobą sita. Bo chętnie bym wszedł poszukać w wodzie. Kurczę. No. Dzień dobry. Dzień dobry się do ludzi mówi. Tak też w Czechach pamiętam było, jak się na narty jeździło, spotkało się kogoś na szlaku, na biegówkach. Jak korzystałem z biegówek, to zawsze się pozdrawiali, dobry den i takie tam. I tak zwyczajnie jest tutaj bardzo fajnie. Z wieloma osobami już rozmawiałem, tylko wiecie, prywatność trzeba zachować i nie nagrywam w takiej sytuacji. No, ale naprawdę żałuję tego sita. Holender. W przyszłym roku to już nie ma bata. Na pewno kupię. Spotkałem faceta, który bursztynów szuka. Przyjechał z Krakowa i dwa bursztynki malutkie znalazł, z dziecią chciał pokazać, jak wyglądają. Ja mu mówię, ja tu byłem wczoraj po zachodzie słońca i widziałem, jak ludzie chodzą z lampami ultrafioletowymi. Wtedy bursztyn świeci na niebiesko, na żółto i jest bardzo jasny, wyróżnia się wśród kamieni znacząco i można go zbierać. I był zdziwiony, bo nie miał pojęcia o tym, bo właśnie tam go macie. Jak go widać, nie wiem. Zbiera sobie. Nie wiem, czy go widać. Słońce razi. Tutaj taki klif. Pięknie jest. Pięknie.
osa. Używa te osy, te pszczoły, te muchy. Dramat. I spacerek. Sporo ludzi. To już 9 rano, to zrozumiałe. Kormorany, proszę bardzo. Czy wy to zobaczycie? Tak może? Nie wiem, czy go widać. A. Dobry. Dobry. No, i taki spacer o poranku. Globetrotter. Jest wrzesień, ale dzisiaj normalnie wchodzę do wody. Woda ma 19 stopni. Nie jest to odczuwalne, nie jest to takim szokiem, jak w czerwcu w trakcie upałów się wlazło do tej wody. Także śniadanko. O, wylądował, kurwa. Zobaczcie, jakie tu są płyciny. Tutaj pochodzić. Mam wodoodporny wykrywacz. Tu pochodzić. Ja na pitole. Serce się kraja. Poszła. Serce się kraja. Bo to spokojne morze normalnie zaprasza. Cugierka wpierdzielam. Już powolutku zbliżam się do tych moloków, które powstają. Czyli jesteśmy w domu. Prawie. Znaczy, sorry, znaczy do domu to my mamy 650 km. Ale mówię o tym domu. Od kilku lat jest tutaj mój dom. Kamyczka podniosłem, bo zazwyczaj przyjeżdżałem tutaj w poszukiwaniu skamielin, jeśli dobrze pamiętacie. Ale no teraz, jak już wykrywasz, no to nie ma jakoś czasu. Powiem wam, wczoraj byłem na spacerze i na oko znalazłem zajebistą skamielinę. Pokażę wam, tylko będzie potem okazja, bo jest w domu po prostu, po środku, w domku, o. A ten domek też jeszcze pokażę, bo obiecałem, że pokażę, to pokażę. Każdy widzi, jak jest, o, może tak, niebo nade mną. Jest takie delikatne mleko na niebie, może się jeszcze rozpogodzi, dopiero poranek jest, koło południa. Ja mam nadzieję, że czy poranek koło południa, mówię koło południa, w sensie myślę głośno, koło południa może się bardziej rozpogodzi. Bo tak spowite jest obłoczkami, bardzo cienką warstwą, ale to do opalania nie jest zbyt dobre, jak ktoś lubi smażing, klasiki smażing. Natomiast od jutro będzie środa. Środa i czwartek ma być naprawdę ciepły, nawet do 26 stopni. Także kolejny raz się udało. Ja to mam szczęście. Tuż przed przyjazdem padało i jak będę wyjeżdżał, też będzie padało. I jest jedynka. Jest jedynka. Pani z matematyki by się ucieszyła. Poszukam sobie jeszcze
bo mam jeszcze 15 minut. Jestem przy jedynce, wczoraj było sporo osób. Ja już tą jedynkę przeszedłem pierwszego dnia, ale ludzie gubią non-stop jakieś rzeczy, więc może coś się przytrafi. Tylko sygnał wiodący już jest na samym detektorze, już nie korzystam ze słuchawek, bo mi się kuźwa uszy zaparzą. Zrobiło się cholera gorąco. Nie gubią ludzie złota. Nie wiem, skąpi są. Tu mi jeden gościu zasugerował, żeby na Karaiby wydupić, bo tam piraci, nie? Pochowali, a może porozrzucali.